mamy godzinę 19:16. Przed chwilą dzwoniłem do ochrony, ale w innej sprawie. I ochroniarz, pan Krzysiu, powiedział, że paczka przed chwilą przyszła. No tak późno, o tej porze. Zaraz zobaczymy. Jak tam, mistrzu? Chujowo. Ja żadna kurwa nie chcę zadzwonić do zespołu adwokackiego. Do adwokatów chcesz dzwonić? No. Oj, jaki ty jesteś nieszczęśliwy. Kurwa, jakiego ja mam pecha. Niech to krew jasna zaleje. Dlatego jesteś w DPS-ie. No. I tak. Niespokojny duch rządzi duszą człowieka. Juh. Ciotka, kiciula. Co tu jeszcze idzie? Tylko ty idziesz? No. No nasza opatrzność czuwa i zsyła nam łaski. W postaci pamięci internautów i darów. W postaci karmy. I jeszcze inne rodzaje wsparcia. I duchowe, i nie tylko. Także jedziemy. Dzisiaj ma zmianę najlepszy ochroniarz, najlepszy, bo normalny. Normalny, bo traktuje nas normalnie. Nie stygmatyzuje nas. I ciekawe, co to za paczka. Znowu nie wiem od kogo. I co? Idziesz? Ona jest? Nie widzę jej tu. Czyli to jakaś mała paczka? Jak szyfrę do pani Jóźwik? Jak szyfrę do pani Jóźwik? Jam jest, który jest. Tu ma. Ja przed chwilą zadzwoniłem, że dzwoniłem. No, Gieles, Gieles. Nie pisałem jeszcze. Osiem. O, prawie 9 kilo. Nie, nie. Bóg zapłać dobry człowieku. Felix jest, nie ma? Był, ale poszedł. Był, ale poszedł. Poszedł, tak, klął. Tak. Tak, chodzi. Niespokojna dusza. Nosi go. A tu kto? Felix jest. Jest nasz Feliksik. Felix, kiciulko. Wygrzałeś pupę i teraz chłodzisz tutaj na ławeczce. Oj, zmokłeś, kicia. Mokry jesteś. On mi Żbiczka przypomina. Jak Żbiczek taki podobny jest. A gdzie Lala? Kiciulek? Nie ma Lali? Lala, kicia. No, no kochani, przyszła paczuszka. Zaraz zobaczymy, co w niej jest. Zaraz zobaczymy. Nie będziemy jechać. Tylko tutaj zaraz otworzymy. Proszę. Prawie 9 kilo. Prawie 9 kilo. Mamy My Hair Lady. Tak. Sztaby puściły, jak to laskowik w kabarecie mówił, którymś tam chyba. Nie wiem, czy to nie z tego, co jest za... na zapleczu sklepu. O, mamy. I tak. Kochani, mamy Feliksy, zdaje się. O nie, nawet. Ostrzelałem trochę.
Jeszcze tu dwa naboje są. Dobra. Pierwsze strzały padły. Strzelałem trochę. No, aż pan ochroniarz wyszedł. Nie wiedział, co to za strzały. No i mam 44 saszetki. Kochani. Felix 44, 88 saszetek. No. Miałem sygnały od kilku osób, które mówiły, że wysyłają. Co najmniej 3 osoby mówiły o Feliksie. Ale nie będę starał się dociec, która to osoba, bo znowu nie zgadnę i będzie obciach. Będę świecił, jak to się mówi, oczami. Dobra, jest ciotka, kiciulka. A Felix gdzie? Felix się wystraszył z mojego strzelania. Czyżby? Może i się wystraszył. Dobra. Mamy tutaj. Właśnie wracałem, kochani, z karmienia kotków. Stąd mam o te puste puszki. No, żeby nie robić bałaganu, dbać o środowisko, to posprzątamy wszystko. Tak? Dobra. No, ciocia, jedziemy. Jedziemy, ciotka. O, akurat się zmieściło. Jedziemy. A gdzie Felix? Felix! Kiciulek! Juniek! Gdzie jesteś? Nie ma. Tak, jak już tu jestem, to panu Krzysiowi dam 2 saszetki tu dla Feliksa i dla Lali, jak będą. No. Panie Krzysiu, tutaj saszetki dla Feliksa i Lali. Nie, jaki pan tam da. Gdzieś Felix poleciał, był tu na ławce. Dobra. No to co, jedziemy. Kochany darczyńco, dziękuję ci. Z całego serca, w imieniu kotków naszych. Także poczęstuję je. No tak jak kiedyś powiedziałem, nie traktuję to jako podstawowa karma, a jako delikatesy, coś w rodzaju surówki, dodatku do karmy. Nie, żeby miały też coś dla podniebienia. Tak, ciotka? Kiciulka, chodź. Chodźmy. No. No, pojadę na skarpę, to tam dam 2 saszetki, bo teraz nie dawałem, to teraz w drodze powrotnej im dam. Idziesz, ciotka? Chodź, kiciulko. Chodź, Niunia. Chodź, chodź. Chodź, kicia. Dobra, idziemy. Jedziemy, kochani. Podziękujemy naszej opatrzności, że nad nami czuwa, że to się rozmnaża. Bogom niech będą dzięki za te dary. Pobłogosław, Panie Boże, by się rozmnożyło. Amen. To znaczy koniec modlitwy, amen. Ale nie prośby o dary.
O, wąsik. Ach, ten wąsik, ach, ten pląsik. Chodź, kiciulku. Juniek, idź tam na bramę. Pan Krzysiu ci da. No. Wąsik to w ogóle nie ma uprzedzeń, on się nie boi. On atakuje nawet większe koty. No. Dobra, jak już jesteś, to chodź. Chodź, złożymy te dary. Chodź, kiciulku. No, masz tutaj. Pod opatrznością Bożą. Masz. Masz. Niech te nasze modły i ta ofiara złożona i skonsumowana przyczyni się, żeby nasze modły się spełniły. Żeby kotkom nigdy nie brakowało. Żeby były szczęśliwe i najedzone, pełne brzuszki. I żeby nas cieszyły, kochani. Tak. Niech będzie ofiara spełniona. Dobra, jedziemy. No, do wąsika na pewno uratowałem. Chociaż wąsik jest taki, że on wszędzie chodzi. Obejdzie wszystkie punkty. Także gdyby był, nie miał rzeczywiście co jeść nawet, to tutaj na skarpę przyjdzie. Tu na skarpę przychodzą. Kusy też przychodzi tutaj. Teraz przychodzi jeszcze inne kotki. Piątek. Także ta stołówka jest taka trochę w dobrym punkcie. Wygodnym, tak troszkę na uboczu, cicho. I kotki śmiało przychodzą. Nawet te od pana Władka też tutaj przychodzą. Te z kotłowni. Albo od tej strony, albo od strony basenu Peposz. Czyli jakby za parkanu, tam z pralni. No teren nie jest duży dla kotków, także jak one ten penetrują, ten teren, to już później sobie zmapują i wiedzą, gdzie co jest, na co mogą liczyć, gdzie jest jedzenie. I one odwiedzają w ten czas. Dobra. I co, nie ma naszych kotków? Pochowały się, najadły? Kicie, kicie, jesteście tu? Kiciulki? Julcia? Ciotka tu jest? A, jest. Gacuś jest. Jeden lokator jest. Drugiego nie ma. I trzeciego też nie ma. No nic, zaraz zobaczycie, jak wyleci. Jak tylko zaszumi. Zobaczcie. Ha, 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 ha. Widzicie? O, już się cieszy, miał, miał. No. No. Masz, gaczuś. A, to lubią. To lubią. Julcia! O, jest, widzicie. Julcia jest. Julcia! Haha, chodź Julcia! Chodź kiciulka! Chodź tutaj! No, Julcia! Julka, chodź tu! Chodź, hop! No chodź! Julcia, no chodź tu! Tu położę. Tu, Julcia, tu. Masz. No jedz. Gacuś je.
Julcia je. Kogo nie ma? Mamuśki nie ma z tej czwórki. Mamuśka! Kicia! Kicia, Kicia, gdzie jesteś? Kiciulka! Nie ma. Zrobimy tak, kochani, żeby nie nosić saszetek. Żeby saszetek nie nosić, to ja włożę. Tutaj sobie schowam. O, tam mam zapasy. Także jak będę na dworze, to w ten czas sobie tylko wyjmę, dam kotkom. No, Kacuś idzie spać. I poszedł. No jak tych domków nie było, to on tam chodził gdzieś w pustostany, w krzaki. Także później wychodziły mokre, jak deszcz padał. A teraz są... O, teraz nasz Gacuś. Gacuś, Kiciulku. Gacuś. Dobranoc. Dobranoc. Tak? Dobranoc. No, Juleczka. Jeszcze zje. Dobra, to teraz tak. To zbierzemy. Położymy tutaj. O. Tak. A to wsuwamy pod ten daszek. Tu nie zmoknie. I kotki mają. Jest Julinko. No. Też muszę zebrać. O, Julcia też chodzi. O, widzicie? Szkotki się czują najedzone. O! Hej, Julka ledwie weszła. Ledwie weszła. Tu jeszcze pozbieramy to. Trochę zostało. No, ktoś się może krzywić. Ja tak na materiał. O, Julcia. No. Kicia. Po oczach i daje. No dobra. A ty, ciotka, co będziesz jadła? Co? Hop, hop. No to jest pod zadaszeniem, zobaczcie, widzicie? Także nie zmoknie. To tak samo jest pod zadaszeniem. O, to też jest pod zadaszeniem. To też pod zadaszeniem. No. Tutaj ciotka, Kicia. Kicia. Ciotka, tu. Tu masz, e. Ciotka. Ciotka, tu. Kici, kici, kici. Ciotka, chodź tu. E, do zapachu tak trafi. No, mamuśki nie ma. Tylko. No, idzie ta mamuśka. Głodna będzie chodzić, a tu jedzenia w brud. No. I jeszcze zobaczę, czy tu. Nie widzę. Nie widzę. No, kolega zaniósł zlewki na ochronę. I tam mąż opiekunki ma przyjechać. I zabierze, albo ona jutro rano zabierze samochodem. Na koniec zmiany.
Jest zgoda dyrektora. Po co mają płacić za wywóz zlewek, jak ludzie wezmą? Pracujący tutaj za darmo ich pożytek. Jak to się mówi, za jednym strzałem dwie kaczki. O, ciotka, ta mamuśka jest. Mamuśka, chodź kicia. Kiciulka, no chodź tutaj. No gdzie ty chodzisz? Chodź kicia. Zobacz, przysłali Feliksy. No, chodź. Łazisz gdzieś tego, a tu jest jedzenie. Masz. Masz tu, kicia, tu, tu. No tutaj chodź. Tu masz. Tu, kicia. Tu jest Feliks. Chodź, tu masz. Tu masz Feliksa. O, muszę dać jej powąchać. No. Choroba. No dobra, chyba najedzona, skoro tak się nie pcha do jedzenia. No zobaczcie, jedzenie jest. Także przez ran, przez noc będą jadły sobie. No, o, proszę, zupę. Zupę zaczyna jeść. No, ciotka w nocy na dworzu jest. W dzień, cały dzień śpi w pokoju, a w nocy jest na dworze. Aż biczek odwrotnie. W dzień na dworze, w nocy ze mną śpi. No. I tak sobie żyjemy, kochani. Mamy nową kierowniczkę i nastał spokój, cisza i błogi nastrój. Dobranoc.